Bardzo dobrze zdał, zdał egzamin fakt, że premier osobiście dowodził akcją walki z powodzią, czyli osobiste przywództwo kontroluje proces. To, co było charakterystyczne szczególnie w pierwszych dniach, to jawność, łącznie z posiedzeniami sztabu, istota polityki Rosji, czyli imperializm, ale nie tylko, także rewizjonizm. W Rosji zależy na tym, żeby świat uznał chociaż jedną zmianę terytorialną. A nam zależy na tym, żeby świat nie uznał ani jednej zmiany terytorialnej dokonanej siłą bez woli narodu. Za każdym razem, kiedy się mówi o Krymie, trzeba powiedzieć, Krym jest częścią Ukrainy. Ja też się zawsze pytam, a kiedy ten Krym był rosyjski? Krym był częścią Imperium Rosyjskiego, ale na takiej samej zasadzie można twierdzić, że Białystok na przykład był rosyjski, bo mniej więcej w tym samym czasie Rosjanie weszli na Krym, Katarzyna weszła na Krym, jak i nie do białego stoku. Prezydent Zelenski sprytnie jedzie do Pensylwanii, pokazuje tutaj produkujecie broń dla Ukrainy, więc warto chyba utrzymać te miejsca pracy. To jest, argumentacja jest w ogóle mocna i taka może nie najlepiej trafiona, ale w Ameryce to działa. To blisko polityki, blisko świata. Maria Górska, dziennikarka ukraińskiej telewizji Espresso i portalu Sestry EU i Paweł Kowal, przewodniczący Komisji do spraw zagranicznych Polskiego Sejmu i szef rady do spraw współpracy z Ukrainą. Witam. Dzień dobry. В Польщі трива валка з скутками поводжі. Найбардші учерпяли поудньово-заходні воєвудства. В ніхтох місцевощах ситуація була критична ще в тим тигодню. Дискусія одбивала ще в Польському сеймі і. E, Trwała debata rządu i opozycji. Jak sytuacja wygląda na ten moment i jak wielkie są skutki negatywne? A jeżeli chodzi o Sejm, to jest oczywiste, że ta dyskusja będzie, bo wiadomo, że e, walka z powodzią wymaga też szybkich zmian niektórych ustaw, więc to się rzeczy budzi dyskusję w Sejmie. A oczywiście walka z powodzią jest też dla wielu osób, szczególnie w opozycji, no, zagadnieniem politycznym, czyli oni starają się w jaki sposób zbić kapitał polityczny, krytykując rząd, ale myślę, że bardzo dobrze zdał zdało egzamin fakt, że premier osobiście dowodził akcją walki z powodzią. Myślę, że w dzisiejszych czasach te dwa elementy, czyli osobiste przywództwo, że przywódca mówi tak, osobiście prowadzę te akcje, uczy się poszczególnych elementów od specjalistów i kontroluje proces, myślę, że to... Bardzo dobre posunięcie. I drugie, jawność. To, co było charakterystyczne szczególnie w pierwszych dniach, to jawność, łącznie z posiedzeniami sztabu, które nie były reżyserowane, tylko wszyscy mogli zobaczyć nie polityków, którzy zawsze, wiadomo, używają, no to jest naturalne, każdej sprawy do dyskusji politycznej, ale dosłownie małą grupę ministrów w otoczeniu ekspertów strażaków, specjalistów od meteorologii. Myślę, że to bardzo dobrze zdało egzamin. Drugi element, wsparcie ukraińskie, które przyszło jako deklaracja od razu bardzo szybko od premiera Szmychala i zostało to w Polsce bardzo dobrze przyjęte, plus realne wsparcie wielu organizacji, które wyspecjalizowały się w pomaganiu. Na Ukrainie. To byli zarówno Ukraińcy z Ukrainy, Ukraińcy z Polski, a także polskie organizacje, na przykład organizacje z Podkarpacia, Folkowisko się bardzo zaangażowało, które już jest super wyspecjalizowane we wspieraniu Ukraińców walczących albo zaplecza frontu, a tym razem wszystkie te doświadczenia wykorzystaje w takiej pomocy kryzysowej organizacji obrony cywilnej przy okazji. Przy okazji powodzi. Także razem to dobrze zadziałało. Plus jeszcze, i to jest już trzeci punkt, ostatni, duża akcja regionów, które nie zostały dotknięte powodzią. Przykładowo Podkarpacie, znam je dobrze. Podkarpacie od czasu do, do czasu samo doświadcza powodzi. Tym razem tak nie było, ale począwszy od organizacji pozarządowych z Podkarpacia. Bardzo duży udział przez ekspertów, plus najlepszych ekspertów z Urzędu Wojewódzkiego Podkarpackiego, którzy pojechali no, wspierać pełnomocników w tych zalanych powiatach na Dolnym Śląsku. Te kilka elementów wydają mi się takie kluczowe, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda w Polsce walka z powodzią. Powiem tylko, że w Polsce zaangażowała się i organizowała wsparcie powiedzianą ukraińska organizacja Euromaidan Warszawa i tytułem akcji było Wy nam, my wam. Ludzie wspominali o tym, jak Polska otworzyła drzwi Ukraińcom w lutym 2022, a teraz Ukraińcy udzielają pomocy, na którą mogą udzielić. Przyjeżdżają, biorą udział w poradunku ludzi, robią zbiórki, zbierają rzeczy, wysyłają i to jest tak naprawdę bardzo ważne. A ja między innymi napisałam w tym tygodniu felieton dla sestry o tym, jak w 1997 roku tak. Podczas powodzi stulecia, poprzedniej wielkiej polskiej powodzi, grałam jako dziewczynka na skrzypcach na rynku głównym w Krakowie, zbierając środki dla powodzi. Tak. Tamta powódź była w pewnym sensie większa, jeżeli chodzi o skutki, mniejsza, jeżeli chodzi o opady. Teraz opadów było więcej w krótkim czasie. Przyczyny tej powodzi, czyli ten front boloński, to się chyba nazywa, były podobne. Natomiast wtedy, wtedy opadów było nieco mniej, ale zabezpieczeń było też mniej. W związku z tym wtedy skutki tej powodzi były znacznie większe, szczególnie jeżeli chodzi o wielkie polskie miasta yy, Wrocław i Opole. Jeszcze jedno ważne wydarzenie: wizyta delegacji z parlamentu ukraińskiego w tym tygodniu do Warszawy. Przedstawiciele medżlisu Tatar Krymskich na czele z Mustafą Dżemilewym i szef grupy do spraw kontakty z Polską, Mykoła Kniażycki i inni parlamentarzyści byli w. W Warszawie. Pan się z nimi spotykał, póki szef MSZ Sikorski jest na Asemblei Generalnej ONZ-u, Paweł Kowal gości ukraińskich parlamentarzystów. No i właśnie jeden z wątków tych spotkań, wystąpienie Radosława Sikorskiego na dyskusji Chatham House, która jest zamknięta, ale ktoś to zlał w prasie, że zabrzmia zabrzmiał pomysł o przekazaniu Krymu pod jurysdykcję. ОНЗ, а потім організація там референдум, як є один з способів розв'язання ситуації з Кримом. Ну і то якби стурбувало не. Ukraińską to, w rzeczywistości nie rozmawialiśmy o konkretnych wypowiedziach z Chatham House, szczególnie, że nie wiadomo, jak to dokładnie było, i znamy jasne stanowisko Radosława Sikorskiego i polskiego msz u które mówi prosto o integralności terytorialnej Ukrainy, i polskie stanowisko jest zawsze takie, więc tu nie za bardzo jest czym o czym rozmawiać, bo um, czasem coś wycieknie z zamkniętej dyskusji, bez kontekstu, i niektórzy się tym podkręcają. Tym Natomiast, bardziej ważne jest to wyjaśniać, i to jest też nasz Ale problem. rozmawialiśmy o, o sprawie, bo tu chodzi o sprawę, czyli o to, jaki stosunek świat ma do Krymu. Eee, podstawową rzeczą, którą trzeba teraz zrozumieć i eee, no, którą trzeba zrozumieć, to jest istota polityki Rosji, czyli imperializm, ale nie tylko, także rewizjonizm. Rosji zależy na tym, żeby świat uznał chociaż jedną zmianę terytorialną. A nam zależy na tym, żeby świat nie uznał ani jednej zmiany terytorialnej dokonanej siłą bez woli narodów. I z tego punktu widzenia sprawa krymska ma yy, no, 100 różnych wymiarów, ale ten jeden podstawowy. Za każdym razem, kiedy się mówi o Krymie, trzeba powiedzieć, Krym jest częścią Ukrainy. Krym jest częścią Ukrainy i Rosja to uznawała, więc nie ma o czym dyskutować. Widać już wyraźnie, że Rosjanie przerzucają pewne elementy z Krymu, na przykład floty czarnomorskiej do Abchazji, którą zresztą też nielegalnie okupują, to jest przecież część Gruzji ale widać, że spodziewają się, że nie są w stanie utrzymać swojego wpływu na Krymie, który pochodzi po prostu z aneksji, z nielegalnego zajęcia terytorium. Poza tym, to co trzeba jeszcze powiedzieć o Krymie i przypominać, na Ukrainie wszyscy to wiedzą, w Polsce niekoniecznie, Krym był zawsze autonomiczny w ramach Ukrainy. Być może Krym powinien być w większym stopniu i na pewno powinien być w większym stopniu doinwestowany, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, szczególnie turystycznej, ale od strony politycznej wiadomo, że dzisiaj mówi się w elitach politycznych na Ukrainie, że trzeba poszerzyć trochę autonomię Krymu, tak, żeby dać więcej praw Tatarom. Tatarom, którzy tam byli od zawsze i którzy są takimi gospodarzami Krymu. Oni nie mają większości na Krymie. Ale takie rozwiązanie, Tatarzy mówią od dawna o takim rozwiązaniu, w którym autonomia obejmuje ich udział w różnych ciałach zarządzających Krymem, jest naturalne. Ta, Krym jest domem Tatarów. Tatarzy są, naród tatarski popiera integralność Ukrainy od samego początku. W żadnym razie nie oczekuje żadnych zmian granicznych, jeżeli chodzi o Krym. Polskie interesy są takie, żeby nie zmieniać żadnych granic siłą, bo to był, byłby precedens i zagrożenie także dla Polski. Także wszystko myślę w tej sprawie jest jasne, klarowne i proste wbrew pozorom. Chociaż warto zawsze przy sprawie dyskutowania Krymu, czyli dyskutowania historii Krymu powiedzieć, że Krym jest też chyba najbardziej ewidentną historią tak typowego rosyjskiego kłamstwa historycznego. Bo Rosjanom udało się wmówić z jakichś powodów wszystkim na świecie, że Krym był kiedyś rosyjski. Ja też się zawsze pytam, a kiedy ten Krym był rosyjski? O, Krym był częścią um, Imperium Rosyjskiego. Ale na takiej samej zasadzie można twierdzić, że Białystok, na przykład polskie miasto na wschodzie, był rosyjski, bo mniej więcej w tym samym czasie Rosjanie weszli na Krym, Katarzyna weszła na Krym, jak i do Białego Stoku. Krym, na Krymie nigdy nie mieszkali Rosjanie, Krym nigdy nie był. W żadnym rozumieniu tego słowa rosyjski, był po prostu, jak wiele innych państw i narodów, przez jakiś czas częścią Imperium Rosyjskiego, a później stał się częścią państwa ukraińskiego po rozpadzie Imperium i tak to wszyscy uznali, łącznie z Rosjanami. Dziękuję za te słowa. Walczymy o wolność Krymu i dołączenie do ciała e, ukraińskiego państwa. Ważne wydarzenie w tym tygodniu, wizyta prezydenta Ukrainy Władymira Zelenskiego do Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że Zelenski przywiózł ze sobą plan zwycięstwa, który polega na trzech komponentach. Możliwości armii ukraińskiej uderzyć w głęb Rosji, większej ilości broni. W taki sposób wojna staje się droższa dla Kremla i e, paralelnie otwierają się drzwi NATO dla Ukrainy. Co pan myśli o reali realistycz realistyczności tego planu i jak szybko on może być wdrożony? Zobaczymy, co jest w stanie jeszcze wydać z siebie administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest szczególny moment. Z jednej strony niby łatwy i dlatego prezydent sezonuński podejmuje tę dyskusje, no bo to jest kończąca się kadencja Joe Bidena, który nie kandyduje więc może sobie pozwolić na więcej ponieważ jego decyzje nie będą aż tak wpływały na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych gdyby jakieś decyzje były kontrowersyjne ale takich w zasadzie nie ma jest pytanie o chęć administracji Bidena do tego żeby, do tego żeby żeby jeszcze interweniować w jakiejś istotnej sprawie nie wiem czy to tak, tak się wydarzy chciałbym żeby się wydarzyło przede wszystkim jeżeli chodzi o Możliwości używania broni, czyli żeby Ukraińcy nie mieli żadnych sztucznych barier w używaniu broni, która jest w ich dyspozycji. Jeżeli chodzi o kwestie NATO, to polskie stanowisko jest jasne rozszerzać dlatego, że to jest zgodne, dlatego, że to jest dobre dla zakończenia wojny, Rosjanie tylko taki język rozumieją. I być może jednym ze źródeł obecnej wojny były wydarzenia z 2008 roku, kiedy podczas szczytu bukaresztańskiego NATO nie zdecydowali się, Przywódcy NATO, wówczas był prezydent Bush i też kończył kadencję. W tym sensie to jest trochę podobna sytuacja. I on się wtedy popełnił błąd historyczny, nie, nie zdecydował się na to, żeby dać Ukrainie tak zwany membership action plan, czyli taki plan dojścia do NATO. Teraz jest podobna sytuacja. Prezydent Biden kończy kadencję. NATO jest za mało zdeterminowane, żeby się rozszerzyć. Polskie interesy są takie, żeby rozszerzyć NATO. Zobaczymy, czy prezydent Załoński jest w stanie coś ugrać, korzystając z tego okresu końcówki kampanii. To się mówi lame duck, czyli prezydent już jest właściwie taki kulawy, trochę można powiedzieć, ale to w sensie przenośnym oczywiście chodzi o to, że nie jest w stanie już podejmować długofalowych decyzji, nie ma do tego. Nie czuję, żeby miał do tego poparcie społeczne, ale właśnie wtedy być może może podjąć właśnie jakieś decyzje, bo to już nie dotyczy wyborów, bo on nie kandyduje. Zobaczymy to jest, Czy prezydentowi ziemskiemu uda się dobrze użyć tego okresu przed wyborami? Wśród tych decyzji na przykład 8 miliardów dla Ukrainy na I... wzmocnienie militarne, tak. na ile ważna decyzja, i czy wystarczy tej pomocy do następnej? Um... E... Może ja, po, może ja powiem jeszcze prościej. No to po prostu chodzi o to, jakie decyzje jeszcze Biden, prezydent Biden jest w stanie podjąć, i obecna jego ekipa przed wyborami. I prezydent Zełański stara się wykorzystać ten czas. Jego postulaty mają sens, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski dobrze by było, żeby mu się udało. Wsparcie finansowe dodatkowe 8 miliardów pokazuje, że jest wola kontynuacji po stronie administracji amerykańskiej. A, w, a spotkanie prezydenta Zeleńskiego z Trumpem, nie jest łatwa to historia, prezydent, były prezydent Trump może znowu zostać prezydentem, ale to spotkanie pokazuje, że no, prezydent Zeleński stara się ubezpieczyć ten wątek polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej, który dotyczy Ukrainy, na obu fortepianach. To nie jest takie proste, Trump a szczególnie J.D. Vance, jego potencjalny zastępca. Nie polubiły wywiadu W.R. Zelenckiego. No, no to nie zim. chodzi o to, okay. właśnie myślałem, jak to powiedzieć, bo to nie chodzi o to nawet, tak, oni nie, nie polubili, ale ich podejście do zakończenia wojny, tak jak to mówią teraz, jest niebezpieczne po prostu, bo dotyczy tego, o czym tutaj już dzisiaj mówiliśmy i o czym często mówimy, czyli tego, że oni, że gdzieś tam w tle wyczuwa się chęć zasady Ziemia za pokój. Zasada Ziemia za pokój w przypadku Rosji nigdy nie zadziała, bo jest raczej zachętą do kolejnego ataku. I jeżeli coś by trzeba powiedzieć prezydentowi byłemu Trumpowi i jego potencjalnemu następcy po wyborach Jay Devansowi, to zasada Ziemia za pokój w przypadku Rosji brzmi jak zachęta do następnego ataku. Więc nie warto, nie warto iść w tym kierunku. Ale oczywiście jest jeszcze jeden aspekt sprawy, czyli pani kandydatka Harris, obecna wiceprezydent, kandydatka na prezydenta, ona apeluje mocno do Polaków w tej kampanii, ponieważ Polacy stanowią istotny element, istotną grupę. Polish Americans e, stanowią istotną grupę wyborców w Pensylwanii. Pensylwania będzie decydowała, być może, o wyborach. Ale tam są też Ukraińcy. 800 tysięcy Polaków i 150 tysięcy Ukraińców, I... do których również apelował Włodem Rzydencki podczas I... swojej wizyty. Co wiadomo o politycznych preferencjach tych ludzi, jak oni zagłosują i tak naprawdę na ile istotny jest teraz ich głos, ich wpływ? Wygląda na to, że ci polscy wyborcy, bo o nich wiemy więcej, dlatego że też obserwujemy, jak oni głosują w innych wyborach. Wyborach, no to myślę, że oni są dzisiaj podzieleni mniej więcej pół na pół. Ci polscy wyborcy czasami też zmieniają swoje stanowisko, bo widać to było w, obserwując ostatnie tury wyborów, że oni zmieniają polskie stanowisko. My też wiemy sporo o polskich wyborcach w Stanach, bo wielu z nich głosuje w polskich wyborach. Także jest kilka aspektów tej sprawy, które nam pozwala powiedzieć, że tam jest o co grać, bo to jest tak pół na pół, ale w Pensylwanii będzie chodziło o 1%, o może 0,5%, a może o kilka głosów, które przeważą głosy w całej Pensylwanii. Więc ta rozgrywka o polskie głosy i ukraińskie głosy moim zdaniem ma sens, chociaż to jest bardzo delikatna zabawa, przepraszam, bardzo delikatna gra. Amerykanie nie lubią, kiedy się w amerykańskiej kulturze politycznej to jest. W sumie bardzo niebezpieczne, zawsze za bardzo wpływać, próbować wpływać na ich wewnętrzną sytuację. Więc trzeba to robić bardzo delikatnie. Chociaż wielu ekspertów, którzy, z którymi też się spotykałem w ostatnich dniach, ekspertów, którzy znają dobrze Amerykę, Ukrainę, Polskę, takich funkcjonujących na tym styku, mówi mi, że warto podejmować ten wysiłek. Tylko bardzo jakoś sprytnie. Nie? Czyli że na przykład dobre byłyby apele osób wpływowych, autorytetów, takie miękkie oddziaływanie. Zostało jeszcze trochę czasu do tych wyborów. Warto to zrobić, moim zdaniem. No widzimy, jak udaje się apelować do tej części wyborców Kamali Harris. Pamiętajmy o jej wystąpieniu i o znacznym, jakby znacznej części jej wypowiedzi podczas debatów adresowanych Polakom i Ukraińcom. I między innymi Harris podczas wizyty Żelenskiego i spotkania z przedstawicielką sztabu demokratów w wyborach amerykańskich Haris poparła ten plan pokoju zieleckiego. Powiedział o tym otwarcie, że to jest bardzo ważne, że trzeba działać. No i widzimy, że tutaj akurat ta komunikacja jest bardzo wyraźnie proukraińska. To jest kampania wyborcza. To co może ten, Jeżeli ten wątek będziemy już zamykać, to ja bym powiedział tak. Ta wojna nauczyła nas, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z demokratami czy z republikanami, ciągle trzeba utrzymywać argumentację i presję. Ameryka jest jednak daleko i pewna presja jest konieczna zarówno na polityków republikańskich, jak i demokratycznych. Często bywa, że bywało też tak, że ci, którzy na początku wydawali się wyjątkowo trudnymi partnerami, jak przewodniczący Johnson, potem jakoś nagle zmieniali stanowisko, uznawali jakieś argumenty, więc Myślę, że tak, mądra polityka odnosić się i do Republikanów, i do Demokratów, obserwować zarówno jedną, jak i drugą ekipę, bo może się też tak okazać. Dzisiaj są wybory, w wyborach każdy apeluje, dyskutuje, ja sam jestem politykiem. Wiem, że w kampanii wyborczej jest tych słów więcej, a później polityków trzeba pilnować, żeby to realizowali. Także czujność trzeba zachować we wszystkich wariantach. No, my jednak zagłębimy się w wątki tego, co się wydarzyło w Stanach podczas wizyty 1940, a rozpocznijmy o tym, co w ogóle Donald Trump, przedstawiciel części republikanów w Stanach mówił zielenskim i Ukrainie w tym tygodniu. No, na przykład twierdził, że Ukraina to zrujnowany kraj, który nie ma już żołnierzy, a prezydenta nazywał najpierw najlepszym sprzedawcą w historii, a później mówił, że podczas wizyty do Stanów zielonski wygłasza małe paskudne inwektywy przeciwko ulubionemu prezydentowi amerykanów Trumpowi. Ale to jest wszystko. Jak tym... to ocenić? I... Jak ty żyj tak analitycznie? Kto konsultuje Trumpa, że ma takie bardzo Kontrowersyjne wiadomości o Ukrainie o on, on, tak on nie ma kontrowersyjnych wiadomości, on ma po prostu nieprawdziwe wiadomości. E, to on jest po prostu źle poinformowany, przewrażliwiony na swoim punkcie, ale w tym wszystkim, e, jeżeli, w tych jeżeli musimy te wypowiedzi koniecznie analizować, no dobrze niech będzie. To jest coś ukrytego, z czego prezydent Zamiński jednak powinien się ucieszyć, bo w przypadku człowieka, biznesu. A Trump bez wątpienia jest przede wszystkim człowiekiem biznesu. Powiedzieć o kimś, to jest najlepszy sprzedawca w historii, to znaczy, że Trump docenia jakieś talenty założone. Natomiast Trump nie ma po prostu prawdziwych informacji na temat stanu rzeczy na Ukrainie. I na, gdyby to znowu na, to jest źle, ale gdyby to interpretować na pozytywnie, to oznacza, że być może jego stanowisko też się zmieni, kiedy będzie miał dostęp do realnej wiedzy i, i ktoś mu tam no, powie jakaś sytuacja. No i też ważny fakt, że wizyta. Prezydenta Ukrainy na fabrykę broni w Pensylwanii. też był sygnał. To wołało, mi się podobało bardzo. wywołał skandal i speaker Izby Reprezentantów Johnson wymagał e, e, odwołania ambasadorki Ukrainy w Waszyngtonie, Oksany Markarowej, za to, że. Zorganizowała takie spotkanie z udziałem jakby przedstawicieli e, Demokratów i że nie byli zaproszeni na tą wizytę fabryki broni re, Republikanów. No bo to jest kłopot dla Republikanów, dlatego że e, co, co, się kryje w, co się kryje w tle, może to wyjaśnimy. Chodzi o to, że, mm, że trzeba rozumieć Amerykę, tam jest bardzo ważne, to są te miejsca pracy, zyski i nagle się okazało, że wspieranie Amunicją Ukrainy daje miejsca pracy w Pensylwanii, a Pensylwania przewija się w tym naszym wywiadzie się już kolejny raz i w ostatnich też się przewijała w naszych rozmowach, bo Pensylwania nagle jest bardzo ważna także ze względu na wybory. Więc co, co denerwuje przewodniczącego Johnsona? No to, że prezydent Zewański sprytnie jedzie do Pensylwanii, pokazuje: Tutaj produkujecie broń dla Ukrainy, więc warto chyba utrzymać te miejsca pracy. To jest Argumentacja jest w ogóle z naszego punktu widzenia mocna i taka może nie najlepiej trafiona, ale w Ameryce to działa. Dlatego też, jeszcze z innego punktu widzenia, ta kwestia, ta kwestia Trumpa. No tak, może nas dziwi, że Trump mało wie o Ukrainie, ale oni są wszyscy bardzo skupieni na tych kilku stanach, w których się zdecydują wybory. I on się na tym etapie mało interesuje Ukrainą. Mówi jakieś ogólniki, oni się, ale dla nich jest ważne, co się dzieje w Pensylwanii. I co się dzieje w północnej Karolinie, i co się dzieje w Pasierdzy, w tych Stanach, gdzie coś się może jeszcze wydarzyć, przewalić na stronę konkurencji, takim pasem. Tak, 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 tak jest też zapewne w Nevadzie, w Arizonie. I co pan prognozuje? Jak w ogóle, pana zdaniem, jednak e, spracuje ta wizyta Zelenskiego, którą e, niektórzy eksperci nazywali e, błędem, jechać w tym momencie, w momencie takiego rozpału kampanii wyborczej do Stanów i widzimy, że e, tak naprawdę to wywołało Moja... taką burzę, ale z innej strony Ukrainy nie ma wyjścia. Muszę pukać we wszystkie drzwi i każdy moment jest dobry, żeby obronić demokrację Moja inter... w Ukrainie Moja interpretacja jest Dokładnie taka, czyli że inaczej się postępuje, kiedy są. Inaczej się postępuje, kiedy są jest normalny czas, a inaczej, kiedy jest wojna i się gra wszystko. Wtedy trzeba działać bardziej niestandardowo. Ja myślę teraz na przykład o takiej sytuacji, że no, gdyby polski prezydent na przykład pojechał i nie wiem, tak się ostrzej włączył w kampanię, to ten powiedział, no, że to jest nie na miejscu. Nie? No ale Ukraina jest okupowana przez Rosję. W dużej części prowadzi wojnę, dla niej grał wszystko, więc ta brawura dyplomatyczna prezydenta No ma sens. Czego oczekiwać też od tej wizyty i jak ona zadziała? Jak zadziała na przykład na Trumpa z jego spotkanie z Władysławem Żeleckim, które jednak odbyło się w tym tygodniu. Przedtem pamiętajmy, że Trump wprost mówił, że Stany Zjednoczone mają wycofać się z amerykańskiej znaczy, sprawy. Myślę, że nadmiernie wchodzimy w każdą wypowiedź Trumpa. Te wypowiedzi są dość ogólnikowe, ja ich trochę posłuchałem on na temat rzeczy poza Stanami mówi bardzo ogólnie i jeszcze jego język i jego sposób przekazu charakteryzuje się wyjątkową prostotą także zresztą w sprawach wewnętrznych amerykańskich czyli myślę że nie ma sensu analizować każdej wypowiedzi Trumpa on po prostu mało wie o Ukrainie wygłasza ogólne hasła że skończy wojnę no bo powiedzieć że się skończy wojna to jest dobrze dla każdego wyborcy to każdy zrozumie ale za tym jakieś strategiczne kwestie za tymi wypowiedziami się nie kryją one są w innym miejscu Ulokowane. Realną politykę Trumpa poznamy, gdyby on wygrał wybory, a, a tak to to po prostu musimy się odnosić, jak do jakiejś wypowiedzi na wiecach, w których kwestie międzynarodowe odgrywają minimalną rolę, są ważne na 5%. No i widzimy, jak za tym wszystkim spostrzega Putin. Siedzi na Kremlu i mówi: Zwiększamy ilość przypadków, w których Rosja będzie mogła zastosować broń atomową. Co pan o tym sądzi? Jak na to reagować? No to jest straszenie. Brać na poważnie, zawsze brać na poważnie Putina, dlatego że on straszy, ale też on ma realne instrumenty. Więc trzeba brać na poważnie, ale Putinowi trzeba zawsze okazywać się z determin determinację i konsekwencje. Czy będzie Brać go na poważnie, dalej się go nie bać. Czy będzie finalnym akordem Bidena zezwolenie na uderzenie w głęb Rosji bronią zachodnią z Ukrainy? Niektóre broni Ukraińcy już używają. A na co zdecyduje się Biden? Nie, nie potrafię powiedzieć, nie chcę robić tutaj prognoz. Chciałbym, żeby. Znaczy, wydaje mi się, że spraw, spraw prostych nie należy najba... nadmiernie komplikować. Spraw prostych nie trzeba komplikować nadmiernie. Czyli niech to wybrzmi jeszcze raz. Ukraińcy mają prawo używać broni, a jedynym limitem powinno być prawo międzynarodowe. Wszystko inne jest sztuczną, polityczną barierą, która tylko powoduje, że ci, którzy zabraniają czegoś Ukraińcom, próbują zabronić, biorą na siebie część odpowiedzialności de facto za losy wojny. Dziękuję za tę rozmowę. Dodatkowo. Paweł Kowal, Maria Górska, Dziękuję do zobaczenia. Bardzo.